Kolejną rośliną o tej takiej nietypowej porze roku kwitnącą rośliną jest roślina, przed którą stoję. Każdy z Państwa przyzwyczaił się już, że u nas w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w warszawskim Powsinie jest kolekcja rododendronów i azalii. Ale na tę kolekcję należy poczekać. Ona zawsze tak wyjątkowo kwitnie na przełomie maja i czerwca. Natomiast z tej samej rodziny wrzosowatych, mamy w ogrodzie dość takie atrakcyjne perełki, klejnoty, które już pokazują swoje piękno na koniec lutego, na początek marca. Rodzina wrzosowatych i są to, szanowni Państwo, rododendrony. Rododendrony, polska nazwa różaneczniki, które pochodzą z odległych rejonów, tych chłodniejszych. Mam tutaj na myśli rejon Mongolii, rejon Bajkału, wschodniej części, gdzie właśnie teraz kwitną rododendrony. Im niewiele potrzeba do szczęścia. Podłoże oczywiście zasobne, próchniczne, wilgotne, osłonięte pod okapem większych drzew, mogą pokazywać swoją urodę. Przypomnę, że mamy do czynienia z kilkoma takimi atrakcyjnymi rododendronami. Jednym z nich może być rododendron ostrokończysty, drugim rododendron dachurski, i jest szansa, że to właśnie to jest ten rododendron, ponieważ zaraz powiem, nie jest to takie proste. I trzeci, sichoteński, czyli nazwy bardzo egzotyczne, ale w pełni mrozoodporne. I zatem rododendrony, koniec lutego, początek marca, o tak wyjątkowych budowie kwiatów. Proszę spojrzeć ten kolor. To są kolory, które też pięknie wchodzą w okres postu, czyli te kolory ametystowe, kolory purpurowe, kolory w odcieniach fioletu. Rododendrony. Dlaczego wspomniałem, że mamy problem z określeniem gatunkowego? Bo ostrokończysty jest zaostrzone. Te końcówki listków ma zaostrzone. Ten nie jest, więc na pewno jest to już jakiś kultywar, pospolicie zwany mieszańcem. Stąd też, szanowni Państwo, warto uprawiać rośliny wrzosowate, bo nie dość, że wiosna, prawda, to i jeszcze tak piękne plamy dość oryginalnych roślin. Też cenny pożytek dla pszczół, te piękna budowa pręcików i płatków okwiatu. Stąd też tak rododendrony. To jest teraz ich pora.